Okej, dzisiaj sporo będzie o Tom Stars z Gala Games, ponieważ zaczyna się kolejny event i już wiemy, co należy produkować, więc w miarę będę chciał Wam pokazać, w jaki sposób tego dokonać. Dodatkowo pokażę Wam kilka smaczków, które mi się udało odkryć i mam nadzieję, że te wszelkie rzeczy Wam pomogą zdobyć jak najwięcej tokenów Gala w kolejnym evencie. A więc lecimy. Jak widzicie, mamy już pokazane to, co było w poprzednim evencie, czyli tutaj lasagna, oraz dodatkowo to, co będziemy mieli w kolejnym evencie, czyli uniformę. Jestem troszeczkę zaskoczony, bo te uniformy jakoś ciężko się nie robi. Będzie nam do tego potrzebna Fabric Plant i dodatkowo wyprodukowanie Cotton Yarn i Wool Yarn. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o produkowanie bawełny oraz wełnę. No i jak widzicie, to wystartuje nam za jeden dzień i 17 godzin, czyli tradycyjnie we wtorek o godzinie 19. W takim wypadku, jeżeli chodzi o całą zabawę, no to na razie nic tutaj konkretnego nie zrobimy, ponieważ event dopiero wkrótce wystartuje. Natomiast my sobie pogramy na tej wersji casualowej. Ja dzięki temu będę mógł Wam pokazać kilka fajnych smaczków. Okej, pierwsza ważna rzecz to pamiętajcie, że na samym starcie pszenica nigdy nam nie jest potrzebna, więc ja po prostu ją zawsze wywalam. Dlaczego? Ponieważ dużo wcześniej zdążymy jej tam naprodukować. Nie wiem, czemu się. A, bo kliknęłem, no. Więc szkoda w ogóle nawet tą wodę marnować i tego rolnika. Jak widzicie, zawsze na samym początku jest sporo tutaj miejsca, żeby wypasać krowy, kury, więc nie trzeba ich oddzielnie karmić pszenicą. No i to jest dodatkowy taki bonus. Ja zawsze zaczynam od cukru, więc w tym wypadku warto postawić cukier i dzięki temu cukrowi dosyć szybko się będziemy rozwijać, bo on dosyć fajnie kosztuje. Natomiast kolejną rzeczą, którą bym polecał tutaj, jeżeli chodzi o rozwój, to w tym wypadku warto też zauważyć, że dosyć fajne koszty ma mleko. I kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jak już fajnie się rozwiniemy i zaczniemy na przykład w młynie produkować cukier, tu od razu możemy sobie młyn postawić też do tej produkcji cukru. Ważne, żeby to wszystko gdzieś tam obok sobie fajnie stało. Jak widzicie, jeszcze jednej ważnej rzeczy tutaj nie mam, a mianowicie drwala. Przypominam, dla tych, którzy nie wiedzą, drewno nam będzie praktycznie do wszystkiego potrzebne, więc w tym wypadku, jeżeli zbieramy drewno i posiadamy drwala, to najlepiej tego drewna w ogóle nie przepalać na żadne głupoty, ani też jego nie sprzedawać. Jak najwięcej na początku tych małych drewutni stawiać, a potem tych większych, żeby jak najwięcej tego drewna uzbierać. No i kolejną rzeczą, tak jak widzieliście, będzie nam potrzebna wełna, więc no trochę tego cukru trzeba będzie sprzedać, żeby tutaj móc owce. Ja też polecam potem, jeżeli chcecie rywalizować, to na pewno nie przez ciuchy, choć być może ktoś taki sposób znalazł. Tutaj pozdrawiam, jeżeli chodzi o takie zabawy Gafika, bo wiem, że on w tym kierunku zmierza. Okej, ważna rzecz, tutaj jeżeli będziemy się rozwijać dwutorowo, no to ja polecam albo pójść w kurczaki, gdzie jajka też dosyć drogo się sprzedają, albo pójść w mleko. Po pierwsze, ważna rzecz, że na samych uniformach aż tyle punktów nie zdobędziecie, jak zdobędziecie na przykład na tworzeniu ciast dekoracyjnych. Ja już byłem bardzo blisko tych 10 ciast, natomiast no to nie jest prosta rzecz i trzeba od razu dwutorowo się rozwijać, żeby to osiągnąć. Minusem na starcie to jest to, że oprócz stodoły z krową będziemy potrzebować rancherki takiej, która będzie nam ściągać tą krowę, że tak powiem,
doić i tworzyć mleko. No i też najlepiej, żeby zaraz tutaj przy tej stodole wind pump, bo też trzeba podawać wodę. Natomiast plusem to jest to, że jest sporo tych pastwisk, więc możemy dosyć fajnie to wszystko wypasać. Jak wiecie, ja już postawiłem to wiatrak, żeby można produkować cukier. No i takim minusem to starajcie się stawiać więcej tych drewutni, bo w pewnym momencie rzeczywiście tego drzewa nam brakuje. Ja już tutaj stawiam na pałę. Nie jest przykład takiej poprawnej rozbudowy. Jak widzicie, on już zaczyna to powoli niszczyć. Natomiast w międzyczasie, jak się będziecie rozwijać i rozbudowywać, sporo stawiacie tree farm, tak? Ja mam taki sposób, tutaj to wywalimy, że stawiam po ukosie te źródełka w miarę rozwoju, czyli jak zacznę produkować ten cukier, generalnie otaczam je w taki sposób, że po przekątnych stawiam źródła, natomiast w dalszej części do jednego źródła są cztery różne tutaj związane z wysiewem rzeczy. Tutaj akurat mamy cukier i koton. No i ściągam te pastwiska. Bardzo ważna rzecz, o której warto też pamiętać, to trzeba dosyć w taki sposób się rozwijać, żeby do wszystkiego było blisko. Najlepiej jedną część poświęcić właśnie na tutaj rozwój rolnictwa i druga część postawić gdzieś tam sobie tą przemysłową. Natomiast pamiętajcie, że ważne w tej grze, w zasadzie najważniejsze, to będzie drewno. Czyli powiedzmy, możemy tutaj sobie tą część leśną zagospodarować, tutaj będzie ta część rolna, tu powiedzmy gdzieś tam ta by była część związana z energetyką i w takim wypadku część taka magazynowa najlepiej jakby była gdzieś tutaj w środku. Wtedy do wszystkich tutaj tych naszych części byłby najszybszy dostęp. No, moim problemem, tym, którym podczas ostatniego eventu właśnie było to, że no ja niestety porozrzucałem to wszystko po różnych miejscach i te magazyny już potem ciupałem, gdzie tylko się dało. Oczywiście miałem już tyle kasy, że mogłem psuć i na nowo stawiać, natomiast problemem największym dla mnie było całe te drewno. Okej, okay, tutaj możemy sobie spojrzeć w ogóle, w jakim kierunku trzeba będzie się rozwinąć i jakie rzeczy w ogóle postawić, żeby po prostu móc uszyć te ciuchy. Jak widzicie, Fabric Plant kosztuje 500 tysięcy tutaj tych naszych dolarów. Więc jeżeli nie będziecie się rozwijać jakby dwutorowo, no to będzie to wszystko ciężko stworzyć. Dlaczego ja idę przez cukier? Ja idę przez cukier, ponieważ candy shop, na którym fajnie się dosyć zarabia i dosyć szybko, bo wymaga tylko cukru i mięty oraz energii, pozwala bardzo szybko się dorobić. No i dzięki temu potem mam otwartą drogę do tworzenia już takich większych rzeczy. Oczywiście podczas poprzedniego eventu no, trzeba było stworzyć tą restaurację i produkować lasagne. Ta lasagna też również mi pomogła rozkręcić. Natomiast minusem takim, którym ja po prostu zauważyłem, że nie rozwijałem się właśnie dwutorowo. Poszedłem sam cukier i w pewnym momencie do produkcji lasagne potrzebowałem mleko, jajka, pomidory, pastę pomidorową, no i tego tu już nie było. Więc warto w tym wypadku sobie rozłożyć to wszystko tak, żeby rozwijać się już dwutorowo. Czyli lecimy pod te rzeczy, pod uniform i jeżeli w tym momencie chcecie skończyć grę, no to po prostu rozwijajcie się, powiedzmy, cukier lub inne rzeczy, które są dla Was najwygodniejsze, no bo możecie w różny jakiś sposób tutaj się rozwijać w tej grze i to jest naprawdę bardzo fajne. Albo od razu lećcie dwutorowo, jeżeli tak jak ja macie jakąś tam nadzieję, że gdzieś zahaczycie tą klasyfikację, a ja widzę u siebie ten potencjał, że jeżeli w miarę szybko się rozwinę,
no to jest szansa, żeby dziubnąć tą klasyfikację. Ostatnio byłem ponad 2000, natomiast no, nie zauważyłem tego upływającego czasu i tak jak mówię, logistykę miałem źle rozłożoną, no bo te ciasta dekoracyjne, zabrakło chyba 3 sztuk, naprawdę by mi zrobiły naprawdę duży skok w klasyfikacji. No i też musicie zobaczyć od razu tą linię produkcyjną. Polecam jeszcze raz tutaj kliknąć sobie w link, ewentualnie macie tutaj w komentarzu przypięte oraz od razu pod materiałem taki tabelka Excelowa, gdzie wam to wszystko rozpisuje. Ja postaram się w międzyczasie, powiedzmy w czasie kolejnego eventu, jeszcze popatrzeć różne rzeczy, jak to wyglądają i być może uda mi się rozrysować dla was cały ten schemat na kolejne eventy, gdzie już będziecie wiedzieć krok po kroku, ile co czego jest potrzebne. No i co, jeszcze raz sobie podkreślimy, z najważniejszych rzeczy to jest drewno i energia i tutaj tego musicie jak najbardziej pilnować oraz logistyka wszelkich dostaw, żeby to fajnie wychodziło z magazynu i obudowujcie się w takich 4 różnych kwadratach i wydaje mi się, że dzięki temu osiągniecie sukces. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zachęcam również do zadawania w komentarzach. Pamiętajcie, jeżeli ten poradnik w jakiś sposób wam pomaga, dajcie lajka, udostępniajcie dalej. No i co? Lecimy po nasze tokeny z Gala Games. Trzymajcie się, zbijam piony i znikam.